myślach widzieliśmy na chwilę zależne od myśli, które mamy w sobie. Był temat o uczuciach i one wpływają też często bardzo. Myśli, uczucia wpływają na to, co ja powiem. I często myśl wyraża się w tym, co ja powiem, w słowie. Lub też uczucie jakieś przeżywam, irytację, niezadowolenie, prawda? Kibice na meczu, rozczarowani, nie tak miało być, przegraliśmy 3-0 i zaraz wulgaryzmy lecą, różne te patałach, nie umiesz strzelać, ten puścił bramkę, prawda? Pod wpływem emocji, jakieś słowa, wulgaryzmy, obelgi, więc pod wpływem myśli wypowiadamy słowa, pod wpływem uczuć często też wypowiadamy różne słowa. I teraz będą dwa tematy o języku. Oczywiście one zmierzają też do tego, by ćwiczyć się w opanowaniu języka. Kochani, ja mówiąc to, żeby też było jasne, do nikogo nie piję, nie robię wycieczek, nikomu nie chcę tego kłócić, do nikogo nie mam pretensji. Ja mówię do siebie, tak? Żeby było jasne, że ja to wszystko, jedno, drugie, trzecie, czwarte mówię najpierw do siebie. Bo mówimy o takich rzeczach ludzkich też trochę, ale wszystko z Pisma Świętego. Więc nie robię żadnych wycieczek i nie chcę nikomu krzywdę zadać, czy dotknąć do piec. Nie. Słowo Boże, trzymamy się Słowa Bożego. Więc Księga Przysłów 18:21. 18:21 to jest słowo klucz do języka. To słowo, które za chwilę usłyszycie, jest fundamentalne i ono pokazuje mi, Tobie, że nie jest obojętne, co ja mówię. Słowo Boże mówi tak. Życie i śmierć są w mocy języka. Czyli uwaga, ostrożnie. Życie i śmierć są w mocy języka. Jakieś słowo poważne, strasznie poważne, wstrząsające. Życie i śmierć są w mocy języka. I jeśli kto lubi go używać, przepraszam, jak kto lubi go używać, czyli jak kto używa języka, taki spożyje z niego owoc. Jak kto używa języka, taki spożyje z niego owoc. Skutek, rezultat. Czyli to wróci. Życie i śmierć są w mocy języka. Przysłów 18:21. Jak dużo zależy od języka, jak dużo zależy od słowa. Czyli już rodzi mi się czerwona lampka. Ostrożnie, uwaga, uwaga. Jeśli życie i śmierć są w mocy języka, to zależy, co ja mówię. Jak ja mówię? Co wychodzi z moich ust? Narzekamy, zrzędzimy, krytykujemy, użalamy się, obgadujemy czasami, wypowiadamy różne sądy, oszczerstwa. To wychodzi z nas i potem będzie taki owoc. Święty Jakub w liście swoim w Nowym Testamencie 3:8 porównuje język do węża. Do węża, który jest pełen zabójczego jadu. Zabójczego jadu. Jakuba 3:8. Czyli oczywiście, żeby nie tylko negatywnie, wiele dobrych słów wypowiadamy, ale mogą być też te złe, te negatywne, które są jak trucizna.
Przed tym nas Słowo Boże przestrzega, jeśli życie i śmierć są w mocy języka, jeśli obok dobrych słów mogą być też złe, pełne zabójczego jadu, uśmiercające znaczy, to wynika z tego ostrożnie z tym, co mówię. Ostrożnie. Wynika z tego taka konieczność namysłu, zanim coś powiem. To też Słowo Boże nakazuje. Księga Przysłów 21-23. Strzegąc swych ust i języka, 21-23. Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie. Czyli Słowo Boże nam odpowiada, że trzeba strzec. Zobaczymy, co Dawid jeszcze powie o tym, tutaj, o tym miejscu, o ustach. Więc strzec. Strzec. Ust i języka. By słowa były dobre, budujące. I teraz wchodzimy w trzy teksty ze Starego Testamentu. Najpierw Księga Wyjścia, 14 rozdział. Znamy ten tekst, bo robiliśmy dokładnie analizę Mojżesza i pamiętamy jeszcze te konferencje. Sytuacja była taka, że wyprowadził ich Pan z Egiptu i po 4 dniach nie było już wody, więc zaczęli szemrać, narzekać, zaczęli zrzędzić swoim językiem. Po co nas tu wyprowadziłeś? Lepiej byśmy pomarli w Egipcie niezadowoleni. Szemrali. Uskarżali się na sytuację, w jakiej Bóg ich postawił i już 3 dni po wielkim cudzie przejścia przez Morze Czerwone, 3 dni potem już wszystko zapomnieli oczywiście, tylko narzekanie, zrzędzenie, biadolenie, uskarżanie się, bo nie mamy chwilowo wody. Jakby Bóg przestał istnieć, szemrali, szemrali i pragnęli śmierci i przyszła na nich śmierć. Bóg im dał to, o czym mówili. Więc zatwardziałość ich serc, szemrających, narzekających na Pana Boga w ostateczności, bo narzekali na Mojżesza, ale w ostateczności na Pana Boga. Po co nam ten Bóg? To nie podobało się Panu Bogu. Następny tekst to jest Księga Liczb. W Księdze Liczb, rozdział 13, widzimy negatywne słowa 10 zwiadowców, którzy wrócili, mieli zobaczyć Ziemię Świętą Kanaan i wróciło, czy 12 wróciło, tak? 12 Kaleb i Jozue, okej. Oni mają wielką wiarę i nadzieję, ale tych 10 większość wróciła ze zwiadu, zobaczyli Ziemię Kanaan i tylko negatywne słowa, negatywne, nie damy rady, tyle trudności, jakie to wielkie miasta obwarowane, jacy wielcy ludzie tam mieszkają. Negatywne, negatywne mówienie, cały czas wszystko na nie, czarne okulary, negatywne myślenie, negatywne słowa, nie możemy. U nich wszystko zaczynało się od słowa nie. Nie możemy wyruszyć, nie możemy ich pokonać, nie możemy zdobyć tej ziemi, nie damy rady, nie mamy w ogóle szans, w ogóle nie, 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 wszystko było na nie, nie pokonamy, bo są silniejsi, nie zwyciężymy, bo są wyżsi, nie przeskoczymy tych murów, bo jesteśmy za mali, wszystko na nie. I rozgłaszali te wiadomości negatywne w całym Izraelu. Szemrali, szemrali, narzekali, płakali. Do tego stopnia byli rozgoryczeni. Tu się łączą te
uczucia, widzicie, o którym mówimy, z negatywnym językiem, że w końcu któryś wpadł na pomysł, wybierzmy sobie nowego przywódcę, który z powrotem nas zaprowadzi do Egiptu. O, znaleźli rozwiązanie. No i jak się kończy taka mowa? Ta mowa skończyła się w ten sposób, że tych 10 szemrających, negatywnie mówiących, negatywnie myślących, umarło z powodu zarazy. A cały lud błąkał się dalej po pustyni i wymierał na tej pustyni przez 40 lat, chociaż drogę mogli przejść 11 dni. Dwóch tych, którzy mieli myślenie pozytywne, damy radę z Bożą pomocą. Bóg zwycięży, Bóg się zatroszczy, Bóg poprowadzi Jozue i Kaleb. Oni przeżyli i oni weszli do ziemi Kanaan. Zobaczcie, nie wszedł Mojżesz, bo w pewnym momencie traci wiarę, załamany, rozgoryczony przez ludzi, osłabiony. Nie weszła Miriam, nie wszedł Aaron, a wchodzi Jozue i Kaleb. Ci, którzy wtedy nie stracili nadziei, ci, którzy wtedy ufali i wierzyli, damy radę z Bożą pomocą. Więc to słowo pokazuje nam, jak Bóg wychowuje nas też do panowania nad językiem. Język, który wpływa na nasze życie. Często to, co mówimy, wpływa na to też potem, jak myślimy. To, co mówimy, decyduje często o atmosferze w domu. To, co wypowiadamy, wpływa często na nasze życie. Dlatego w liście Jakuba, który tutaj już przedstawialiśmy, list Jakuba, 3 rozdział, Jakub mówi, że język można porównać do steru, małego steru w żaglówce, w okręcie. Mały ster, a kieruje całym statkiem, dokąd on płynie. Czyli jeśli będą dobre słowa, dobry kurs. Złe słowa, zły kierunek w życiu. Więc trzeba umiejętnie tym sterem sterować, operować, czuwać nad językiem. Kto pływał jakąś żaglówką, to wie, że nie jest tak łatwo utrzymać ster, kiedy jest trochę szybkości, kiedy jest wiatr, kiedy wiatr wieje, prawda, w żagiel, woda się już wlewa, a utrzymaj ten ster. Utrzymaj ster swojego życia, czyli utrzymaj swój język. Opanowanie języka. Opanowanie. 1 Koryntian 10:9. Święty Paweł już potem, pod koniec, 51 rok, pisze list 1 do Koryntian. To jest list pierwszy z wszystkich, wszystkich listów Pawła z Nowego Testamentu. 51 rok, pisze do Koryntian, pierwszy list do Koryntian. Nie szemrajcie, jak niektórzy szemrali i zostali wytraceni. 1 Koryntian 10:9 następne. Nie szemrajcie, czyli nie mówmy negatywnie, nie narzekajmy, nie użalajmy się tyle. Starajmy się opanować swój język, szczególnie gdy mamy mówić coś negatywnego. Czyli już z tego, co powiedzieliśmy, czuwaj nad językiem. Czuwaj nad językiem. I gdy masz coś powiedzieć, Sokrates mówi tak, gdy masz coś powiedzieć, niech twoje słowo przejdzie przez 3 sita. 3 sita. No teraz to jest takie zjawisko, mało co znane, sito. Kiedyś się przesiewało, prawda, mąkę. To co się jeszcze przesiewało? No, przesiewało się różne rzeczy. Były sita takie, nie? Większe oczka, mniejsze oczka, przesiewało się. Sokrates, starożytny mędrzec Sokrates mówi, zanim powiesz słowo, niech przejdzie przez 3 sita. Sito w tobie. Pierwsze sito, prawda. Czy to, co chcesz powiedzieć, to jest prawda? Oj, to jest właśnie ważne.
A może mi się wydaje, że ja coś wiem? A skąd to wiem? Czy ja jestem tego pewien? Na podstawie czego ja to wiem? Może mi się wydaje, że wiem? Widzisz, już tyle trzeba ostrożności. Arystoteles mówi, prawda, że, co to jest prawda? Prawda jest to zgodność życia z rzeczywistością, zgodność z rzeczywistością. Jakże to jest trudne ocenić, czy to, co myślę, jest zgodne z rzeczywistością. Czy przeprowadziłem analizy, przeprowadziłem rozmowy z 20 świadkami, czy przeprowadziłem kwerendę naukową, przeczytałem 10 książek na ten temat, zrobiłem wywiady badawcze, jakieś studium empiryczne, ankiety. Jakże potrzeba ostrożności, bo może mi się wydawać, że ja coś wiem, a to wcale nie jest prawda. Więc Sokrates mówi, pierwsze sito to jest prawda. Upewnij się, że to, co chcesz powiedzieć, to jest prawda. Może wcale tak nie jest. Jakiej trzeba ostrożności. Drugie sito to dobro. Czy to, co powiesz, będzie dobrem? O tym zaraz potem powiem u świętego Pawła. Czy to słowo niesie dobro? Dobro, miłość, dobro. Drugie sito u Sokratesa, to jest dobre słowo, budujące. I trzecie sito u Sokratesa, to jest, czy w ogóle jest konieczność powiedzenia tego. Jezus o tym samym powie jeszcze inaczej. Będziemy przytaczać słowa Jezusa. Czy to słowo jest pożyteczne? Jezus mówi bardzo o powściągliwości w języku. A Dawid modli się psalmami i w psalmie mówi 141:3. 141:3. Postaw Boże straż. To jest to. Postaw Boże straż. Takie sita. Moim ustom i wartę wojskową przy bramie warg moich. Wartę przy bramie warg moich. Jakby tu przy wargach miała stać warta, wartownicy, żołnierze, pilnujący straż. Postaw straż moim ustom, Panie. Czyli ma problem, za dużo mówi. Może ma problem, nie panuje nad językiem. Wiedział, co to znaczy zranić językiem, bo był raniony nieraz, Dawid. I przez swoich najbliższych, przez syna, przez rodzinę. Ale też pewnie ranił językiem, dlatego prosi, postaw straż moim ustom. Tu, przypilnuj mnie, naucz mnie tego opanowania i wartę przy ustach. Prośmy o to Boga w tej modlitwie, która jest przed nami. I kochani, na dopełnienie jeszcze o Mojżeszu, Aaron, Miriam. Księga Liczb, 12 rozdział, krytykowali Mojżesza. Aaron i Miriam krytykują Mojżesza, krytykują pełni zazdrości. Był taki moment, Liczb, 12 rozdział, kiedy oni myślą, my wiemy lepiej. To jest klasyka. My wiemy lepiej. O tym. Poczuli się już ekspertami. Przeszli pewną drogę, już minęło te kilkanaście, kilkadziesiąt lat i nagle ich oświeciło, my wiemy lepiej. Teraz jest taka moda na ekspertów. My wszyscy jesteśmy ekspertami. I teraz taki ekspert, on się na wszystkim zna. Przecież. Oni się tak poczuli, że my już się znamy. My już się znamy. Omnibus. Aaron się poczuł omnibusem. Miriam się poczuła omnibusem. I zaczęli tego Mojżesza krytykować. Nie znasz się, to tam, to zazdrościć mu, podważać go. Bóg oczywiście zainterweniował. Czemu ośmielacie się
źle mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi. Bóg sam w tym słowie ocenił ich zachowanie. Czemu ośmielacie się źle mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi? Oni przejęci tym pragnieniem władzy, oczywiście pycha w ich sercach. My wiemy lepiej, my umiemy lepiej, my jesteśmy ekspertami. W końcu to jest nasz młodszy brat. Miriam, Aaron. To jest nasz młodszy brat Mojżesz. My jesteśmy starsze rodzeństwo. My byliśmy pierwsi. I Miriam mówi, przecież my pierwsi rozmawialiśmy z Panem Bogiem. Myśmy się pierwsi urodzili. My jesteśmy mądrzejsi niż ten Mojżesz. Mądrzejsi. Moda na ekspertów. I my jesteśmy takimi przecież często ekspertami, dlatego potem pojawiają się różne słowa. Czy nie jest tak? Jest. Przychodzi taka pokusa, no przecież jesteś ekspertem od gotowania. I nie znasz się na gotowaniu, znasz się wspaniale na gotowaniu. Przyjdzie koleżanka i masz 1000 przepisów w internecie i jesteś ekspertem na temat uprawy roślin. No przecież przeczytałeś jedną książkę, już wiesz, jak sadzić kwiatki, bratki. Jesteś ekspertem na temat leków, no przecież wiesz, na jaką chorobę, jaki lek podać. Jesteśmy ekspertami, prawda, na temat ubierania się, na temat mody, bo na temat muzyki, budowania domów. Widziałem w Teleekspresie jakiś krótki wywiad, już jestem ekspertem. Słyszałem też w radiu na temat polityki, jestem ekspertem od polityki, prawda. Znam się na handlu międzynarodowym, bo dwa programy w telewizji obejrzałem, albo z kimś porozmawiałem. Jesteśmy ekspertami wyuczonymi. Tak samo na samochodach. Czy mężczyźni nie są ekspertami na temat samochodów? Są ekspertami fantastycznymi na temat komórek, komputerów, edukacji, jaka szkoła wybrać, jakie studia wybrać. Na temat kosmetyków panie są przecież ekspertami. Doskonale wiedzą, jaki środek, taki środek, taki środek. Na temat fryzur, a na temat finansów, czy nie jesteśmy ekspertami? Najlepiej wiemy, w jakim banku, jaki kredyt, jakie zadłużenie, wszystko, co zrobić. Na temat technologii jesteśmy ekspertami dzisiaj. Nawet na temat, ktoś powie, baletu mogę też być ekspertem, bo ujrzałem balet, prawda, i komentator komentował, już wiem na temat skoków narciarskich, jak skakać należy, co źle zrobił, dlaczego nie skoczył, jaki był wiatr wtedy, a taki był, jestem ekspertem. A jeszcze w Google sobie poczytam też w ogóle. I to jest tego typu właśnie styl myślenia, a gdzie jest pokora? Pokora, 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 pokora. Ja spotkałem takiego profesora, a dobre przykłady to można powiedzieć nazwiska, Dębniak, profesora, poznałem w sierpniu, lekarza na Unii Lubelskiej i on jak mnie zachwycił pokorą. A mówi, czy księdza, nie wiem, nie wiem, może tak będzie, może tak. Pokora, 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 chodząca pokora. Ja zginałem kolana przed nim. Raz spotkaliśmy, drugi raz, tam się coś tam poznaliśmy. W różnych rozmowach, a myślałem sobie, profesor belwederski, nie? Mógłby już się na wszystkie mądrości, prawda, szczycić, popisywać. Nie, nie wiem. Zobaczymy. Pomyślimy. Spytam się, dowiem się. Pokora, pokora, pokora. Pokora serca. Ja tak na wesoło takiego kolegę miałem, że ten kolega do mnie przychodzi kiedyś i tak bardzo pragnął być dyrektorem. Wielkie miał pragnienie być dyrektorem. I mówi tak, wiesz co, jakbyś coś mógł, to może byś mi pomógł, żebym został dyrektorem. Dyrektorem. Tam i tam. A tam, tak? Aha. Za chwilę myśli, siedzi przy mnie, ale jakby tam się nie dało, to mógłbym być też dyrektorem tam. Aha, no tak. Dobrze. A wiesz, jakby się tam nie dało i tam się nie dało, to mógłbym jeszcze być dyrektorem tam. Jeszcze tam mógłbym być dyrektorem. Aha, dobrze. Dobrze, tak? A jakby się tam nie dało i tam nie dało,
zadanie dał, to tak naprawdę, wiesz, mógłbym być wszędzie. Tylko wiesz, zróbcie mnie dyrektorem. I wracamy do tego tematu. Pokora, pokora, pokora. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Słudzy nieużyteczni. Więc proszę Pana w tej chwili modlitwy teraz przed kolacją, by przemodlić te teksty biblijne. Życie i śmierć są w mocy języka. Życie i śmierć są w mocy języka. Przysłów 18:21. Może być wiele dobrych słów budujących, pięknych. A mogą być te słowa pełne zabójczego jadu. Jakuba 3:8. Przemedytujmy te słowa, strzegąc swych ust i języka, chroni się życie. Chroni się życie, więc przemedytujmy te słowa. Może my narzekamy, szemramy, zrzędzimy, jęczymy, użalamy się za dużo. Jak panuje nad językiem? Czy mam negatywne, czarne okulary, negatywnie mówię? Może jestem podobny do Mojżesza, do Aarona, do Miriam? Poproś Pana o to światło, jak stosować te sita Sokratesa. Prawda? Dobro? Konieczność? Może poprosisz Pana o tą ochronę? Postaw straż moim ustom i wargę przy bramie warg moich. Postaw, Panie, straż moim ustom i wargę przy bramie warg moich. Poproś Pana o pokorę serca. Poproś Pana o opanowanie w języku, o pokorę serca. I na koniec przysłów 11:9. Ustami można zabić bliźniego. Ustami można zabić bliźniego. 11:9 przysłów. 11:9. Ustami można zabić bliźniego. Niech Pan da nam czas teraz w modlitwie na to rozmyślanie, prośbę, przepraszam.